Cześć wszystkim, z tej strony Drake. Powracamy do Wiedźmina. Lecimy do Triss. Ostatnio odparliśmy resztkę bandytów i skupiliśmy się na dialogach i fabule. Witaj, Triss. Jak tak leżysz, to tyłek ci wystaje. Okej, Triss jęczy, więc oczywiście ma ochotę na jakiś podarunek. W tym wypadku podarunek to lekarstwo dla Triss, tak więc... Boom. A może wolałabyś rybkę? Albo książkę? Albo jagódkę. W sumie twoją, bo miałaś ją w szafie, ale no. A może oko? Może wpadnę ci w oko i chcesz oko. Dziękuję, Geralt. Proszę. Mam nadzieję, że ten eliksir pomoże. Miałam straszne sny. Śniło mi się, że Lambert jest ze mną. Wpatruje się we mnie i mówi: tylko mi tu nie umieraj, Marigold. Przecież jesteś przemądrzałą wiedźmą, która wszystko wie najlepiej. O, Geralt, tak się cieszę, że cię widzę. Z czego się śmiejesz? Nie śmieję się. Moja mimika tego nie obsługuje. Wiem, że powinniśmy już ruszać. Ale mam ochotę jeszcze pożegnać się z Kermoren. Dotrzymasz mi towarzystwa? Okej. Z przyjemnością. Chcę pobyć tu jeszcze chwilę. Nie powiedziałam ci jeszcze, jak bardzo się cieszę z twojego powrotu. Kiedy cię zobaczyłam... Emocje, uczucia, które starałam się stłumić, wróciły ze zdwojoną siłą. Wybacz, Triss, ale nie jestem jeszcze gotowy na rozmowę o przeszłości. Oczywiście. Nie powinnam naciskać, to pewnie te emocje. Na moc. Zachowuję się jak nastoletnia dziewczyna. Dobrze, wróćmy do teraźniejszości. Ponieważ to jest twój charakter, zachowywanie się jak napalona nastolatka. Powiedział mi, co się stało. Jest mi strasznie przykro. Zawiodłam was. Wybacz mi. Ogólnie jakby oczywiście w tym momencie jakby hej, możemy przelecieć Triss i to jest, nie wiem, fajne, śmieszne i w ogóle, ale no cóż. Każdy popełnia błędy, nie ma o czym mówić. Wracajmy już. Tak, chyba wystarczy mi świeżego powietrza. Geralt, możemy już iść? Jasne. Możesz mi powiedzieć coś więcej o czarodzieju, który obrabował laboratorium? Przede wszystkim jest bardzo potężny. Dobry kąt kamery. Kontrolował moc zaczerpniętą z kręgu. Być może rośnie nam drugi Vilgefortz. Kto? Nieważne. Przy okazji... Nawiązania do książek! ...na dziedzińcu. Chciałam cię nauczyć pewnej przydatnej umiejętności. O, dostałem receptę na kota. Od Triss, która nie zna... sekretów Wiedźminów. Geralt, może i generalnie tak jakby poza faktem, że nie lubię Triss jako postaci, to opcja przespania się na samym początku gry z Triss jest bardzo dziwna i nie na miejscu, ponieważ jakby hej Geralt, jakby tydzień czy dwa temu, nie wiem ile tygodni temu, ile tam dokładnie znaleźli temu Geralta chacącego sobie po lasach bez pamięci, nagiego i wesołego, w sensie w koszuli i spodniach. Ale jakby serio, nie wiem, wymuszać na gościu, który na dobrą sprawę zaczął dwa tygodnie wcześniej, załóżmy dwa tygodnie wcześniej, swój żywot od nowa, nie wiem, iść z kimś do łóżka, ponieważ okej, nie wiem, można mu wmówić w tym momencie wszystko. Swoją drogą, dzięki Triss, że jakby tam, nie wiem, ktoś wspominał o takiej postaci, jaką jest Yennefer czy coś takiego. W sensie dobrze wiem, że tak jak mówiłem w poprzednim odcinku, te części... Seria Wiedźmin jako gry nie była zbytnio przemyślana do przodu i najprawdopodobniej Redzi pisząc fabułę tej gry nie zdawali sobie sprawy, jaki hit stworzą i jak daleko to zajdzie. Mogłabyś przywrócić mi pamięć? Nie wiem. Musiałabym cię zbadać. Zresztą istnieje duża szansa, że pamięć wróci sama. Najlepszym lekarzem jest czas. Jak duża szansa? Naprawdę trudno powiedzieć. Badania umysłu są skomplikowane. Gdybym wiedziała, co spowodowało utratę pamięci, byłoby znacznie łatwiej. Cóż, teraz nie ma czasu na badania. Geralt, możemy już iść? Wspomniałaś o konsekwencjach kradzieży. Większość czarodziejów i władców sprzedałaby własną duszę, aby dostać w swoje łapy te wasze mutageny. Większością powoduje żądza władzy, chciwość, albo i jedno i drugie. Problem w tym, że aby skorzystać z tej wiedzy, potrzeba czarodzieja, który opanował arkana w stopniu co najmniej mistrzowskim. A takich jest niewielu. A bogaci kupcy? Książęta? Królowie? Być może. Wszystko jest możliwe. Szkoda czasu na czcze rozważania. Mamy za mało informacji. Masz rację.
Geralt, możemy już iść? Czyli naszymi podpowiedziami, kto mógł to zrobić, jest, że mógł to zrobić każdy. Świetnie. Zanim wyruszymy, mam jeszcze coś do zrobienia. W sumie zanim ruszymy, mam jeszcze... jest by jeden mix, który pamiętam. Mamy poziom, świetnie. Ale nie pamiętam jakby... Wiem, że rozmowa z którymś z Wiedźminów jakby startowała tutaj questa. W sensie tego questa można też wystartować później. W sensie on jakby praktycznie wystartuje się sam, ale... Cześć. Witaj ponownie. Jojo. Nie. Laeskel? O! Rozmawiałeś z Lambertem o technikach walki? Jap. Tak. Lambert walczy mieczem i z reguły zabija. Nie zawsze jest to konieczne, dlatego pokażę ci kilka technik walki wręcz. Spoko. Jasne. Zaczynamy. No. I to jest system walki na pięści. I o mój Boże, jakby... System jakby... Eskel, dokąd idziesz? No, walka na pięści w Wiedźminie. Koniec rzędem temu, kto mi wytłumaczy po ludzku, na czym polega system walki na pięści w Wiedźminie. Ogólnie jakby to jest jedna z dziwności tych gier. Każda część Wiedźmina ma w sobie walki na pięści i one przeważnie są naprawdę słabe. Tutaj wygląda to tak. Zapłacisz za wszystko. Serio? Ty mnie po to poprosiłeś. W dwójce to quick time event, a w trójce też jest bardzo niezręcznie. Nie tak niezręcznie jak to, co się teraz dzieje na ekranie, ale... O, udało się. Ale... No. Też jest dziwnie, więc naprawdę nie wiem, co te minigierki dalej tam robią. Geralt, co ty robisz? Nieźle. Widzę, że jesteś w formie. Wyklepałem ci tą szramę. Muszę jeszcze sporo poćwiczyć. W czym mogę ci pomóc? No okej, czyli to nie startuje questa z pięściarstwem. Byłem pewien, że tak właśnie będzie. A nie, widzicie? Powinien chyba poszły okazji na rozwijanie umiejętności pięściarskich. Czyli tak, to generalnie to wróci. Ogólnie Geralt nie ma pełnego zdrowia, a ja mam najebane jakichś dziwnych rzeczy, więc nie wiem, zjedzmy sobie kawałek tekstury. What the fuck? A regeneracja 8 minut. No spoko. To daje więcej niż eliksiry w Wiedźminie 3. Wesce mi, że... Idę do ciebie. No cześć. Niestety okazuje się, iż Geralt niedługo spotka swojego najpotężniejszego przeciwnika do tej pory. W sumie to dwóch. Mianowicie loading do cutscenki, która nastąpi po rozmowie z Vesemirem, a potem loading odprowadzający z tejże cutscenki. Gra po prostu się wysypuje i nie mogę nic z tym zrobić. Nie wiem, może potem pogooglam, czy są jakieś myksy ze stabilnością tej gry, czy coś takiego. Chociaż mam wrażenie, że to najprawdopodobniej wina mojego komputera, ponieważ nie wiem, ta gra na przykład nie wiem, nie lubi sposobu, w jaki wetkałem ramy do płyty głównej, czy coś takiego, bo gry PC-towe tak mają. Vesemirze, czy pogrzeb jest już przygotowany? Tak, wszystko gotowe. Rozumiem, że Triss odzyskała przytomność. Możemy to już chyba słuchaliśmy. Dobra, tak, zaczynajmy. Dobrze. No i dobra, pierwszy loading, pierwszy boss. Dobrze, wczytuje się i to jest już dobry znak, bo jeśli nie zacznie się wczytywać w ogóle, no to jesteśmy pozamiatani. Tak więc jakby to jest pierwsza sprawa. Mamy tą uroczą cutscenkę. O, Leo, byłeś mi bratem i kompanem, lubię ostrogi na butach Lamberta. Swoją drogą, to Lambert, nie, to Eskel, na butach Eskela w takim razie. Nie wiemy, skąd przyszli bandyci, ani kto za nimi stoi. Podróżując w grupie będziemy zwracać uwagę, a rozdzielając się szybciej odnajdziemy ich ślady. Rozdzielanie się to zawsze dobry pomysł. Scooby-Doo mnie to nauczył. Mam tam trochę kontaktów. To ja idę do Kedwen, chyba że ktoś jest przeciw. W porządku. Gdzie ja mam się udać? Pójdziesz na południe, do Temerii. Król Foltest ma wobec ciebie dług wdzięczności. Kiedyś odczarowałeś jego córkę. Może tam natrafisz na jakieś ślady. Czy Foltest w ogóle występuje w tej grze? Chyba występuje pod koniec. Spróbuję uruchomić swoje wpływy. Jak się czegoś dowiem, skontaktuję się z Geraltem. Oczywiście, że z Geraltem, bo z kim by innym, prawda?
Postaram się jak najszybciej zebrać informacje i odnaleźć cię w Wyzimie. Triss. Nic nie mów, Geralt. Nie znoszę pożegnań i jeszcze się rozpłaczę. A nie ma nic bardziej żałosnego niż płacząca czarodziejka. Okej, mamy moment najwidoczniej, tak? Drugi raz tego nie zniosę. Żegnaj, Geralt. No, Triss, mogę ci jedno obiecać. Jeśli przeżyję kolejny loading, to przeżyję wszystko. Do zobaczenia. No nic, to ja popłynę rzeką. I... A no tak, mamy mapę. Tej mapy chyba nie było w podstawowej wersji gry, o jeśli nie mylę. Wyzima. Albo Wyzima. Różnie to bywa. W sensie tutaj wszyscy chyba mówią Wyzima w tej części, ale w kolejnych bywa z tym różnie. No i teraz dochodzimy do loadingu, moi drodzy. Okej, okay, mamy... Okej, okay, dobra, wczytuję się. Jesteśmy ustawieni, moi drodzy. Jesteśmy. Mamy to. Okej, okay, przechytrzyłem mojego wroga. Okazało się, że wystarczy wyłączyć nagrywanie. To będzie cholernie irytujące, jeśli tak to będzie się kontynuowało, ale dobra, damy radę. W końcu nagrałem się do Shadow of the Colossus, nic nie jest mi straszne. Chcesz? Tak, chcę mleko. Chodzenie o takiej porze z takim dekoltem i z takim dzieckiem, groźna sprawa. Alvin, zrób dokładnie co ci powiem, to bardzo ważne. Biegnij najszybciej jak potrafisz do karczmy, nie oglądaj się za siebie. Zrozumiałeś? Te psy są złe. Co ty nie powiesz? Oni nawet nie biegną, oni suną dosłownie. O, zielone pieski. Nasi pierwsi wrogowie. Co jest? Zamykaj bramę! Służyć i chronić, co? Bestia! Bestia atakuje! Alarm! Dramatycznie, nie powiem. Ach, i ogólnie Alvin. Alvin jest takim problemem tej gry. Geralt, Melitele cię zesłała. Za bramą jest kobieta, psy zaraz ją rozszarpią, zrób coś. Ratunku! Nie, nie! Najwidoczniej zdążyła odkopać psa. Nie się otwierać bramy! Bestie wpadną do środka! Wstać i zacząć krzyczeć. Te psy są bardzo niebezpieczne. Nie pochodzę stąd, ale widzę, że jesteście bardziej potworami niż ludźmi. Odsunąć się! Sam ją uratuję! Stój, nie poradzisz sobie sam. Niech cię szlak! Wszyscy zginiemy! Co się dzieje w tej cutscence w ogóle? Dobra, ruszamy. A tutaj de facto przyda nam się styl grupowy, ponieważ bargestry do najtrudniejszych nie należą. I lubią podgryzać kostki. Dobra, sayonara. Co to było? Bardzo dziwny montaż tych kapcenek. Nie pamiętam, że to było aż tak dziwne. Geralt! Oto nadchodzi czas miecza i topora. Białego zimna i białego światła. Czas szaleństwa i pogardy. Ted Dayred, czas końca. Świat umrze wśród mrozu, a odrodzi się z nowym słońcem. Odrodzi się ze starszej krwi, z Hen Iker, z zasianego ziarna, które nie wykiełkuje, lecz wybuchnie płomieniem. To wróżba Itliny, stara elfia przepowiednia. Mam nadzieję, że nic mu się nie stało. Oby. Wygląda na to, że ocalił nas przed bestią. On nas, kurwa, ocalił, oczywiście, nie ja. O, Alvin poczuł się lepiej. Nie wygląda, chyba umiera. Kto się nim zajmie. Nie powinien zostawać bez opieki. Tymczasem zatrzymamy się w karczmie. Poczekaj chwilę. W trakcie podróży natknąłem się na zwykłe. Bo jakim ty jesteś? Czemu ze sobą rozmawiamy? Inne niż te tutaj. Mam na myśli coś więcej niż zieloną sierść. Wiesz coś o nich?
Zdaje się, że terroryzują wioskę od jakiegoś czasu. Co kilka dni kogoś zabijają. Przewodzi im wielki pies, czy też może wilk. Nazywają go bestią. Może znajdzie się ktoś, kto zapłaci za zabicie bestii. Wiedziałam, Leo że naprawdę to doceni. W końcu taka jest rola wiedźminów, prawda? Ale dość już o potworach. Co cię tu sprowadza? Szukam mężczyzn z broszą w kształcie salamandry. Kobiety też mogą być. Nie widziałaś może kogoś takiego w okolicy? Ciii, nie tak głośno. Faktycznie był tu ktoś taki, ale wieśniacy dostają szczękościsku na samą wzmiankę o nim. Może Wielebny będzie wiedział. W sprawie bestii też najlepiej udaj się do niego. Tak zrobię. Chciałbyś mnie o coś zapytać? Ogólnie jakby to jest mega dziwna sekwencja, ponieważ przede wszystkim jest Alvin. Alvin jest dużym problemem tej gry i to jest jakby, nie wiem, założy się, że Redzi pluli sobie, nie wiem, w brodę do samego, nie wiem, Wiedźmina 3, że w ogóle stworzyli tą postać, że powołali tego gówniarza do życia, ponieważ on jest mega istotnym wątkiem pierwszej części, a potem znika i jakby jego wątek kończy się ponownie chyba dwoma czy trzema zdaniami w Wiedźminie 3, rzuconymi bardzo na szybko, bardzo łatwo, które te zdania bardzo łatwo minąć w grze, łatwo ich w ogóle nie znaleźć, tak więc no, to jest to. Ponadto tutaj mamy Shani. Shani jest jakby postacią z książek i Shani w ogóle najwidoczniej nie jest zdziwiona, że widzi Geralta żywego, mimo faktu, iż o ile się nie mylę, była jednym ze świadków jego domniemanej śmierci. Nie jestem tego pewien, ale na pewno Shani jako kumpela Geralta i kumpela Jaskra, który jest mega kumplem Geralta, wiedziałaby, że Geralt nie żyje, a jednak, no cześć Geralt, dobrze, że wpadłeś, zabij tego potwora. Fajnie jest. Mamy tą przepowiednię, która to kuźwa do niczego nie prowadzi. Absolutnie, do totalnie niczego. Okej, wypytajmy Shani więc. Może od podstaw, co? Tak właściwie, to skąd mnie znasz? To ja, Shani, nie poznajesz? Co się z tobą działo? Słyszałam, że zginąłeś podczas pogromu w Rivii. Aż klasnęła, jak powiedziała. Moje wspomnienia ograniczają się do kilku ostatnich tygodni. Obawiam się, że nie mogę ci pomóc. U nas na północy neurologia jest jeszcze w powijakach. Słyszałam jednak, że czasami pamięć wraca. Nie jest tak źle. Zaczynam się powoli przyzwyczajać. Z niechęcią przyznaję, że czarodzieje są w tej dziedzinie skuteczniejsi. Może któryś z nich mógłby ci pomóc. Ogólnie z jakiegoś powodu w tej części, w trójce już nie. I w książce też nie pamiętam tego wątku, Shani ma hejt na magię. I totalnie nie pamiętam tego z książek, może coś tam było o tym wspomniane, ale nie wiem, wydaje mi się, że jest to wykreowane na potrzebę tej jednej gry. Po raz pierwszy od dłuższego czasu trafiłem na trop salamandry. To dla mnie bardzo ważna sprawa. Wiesz coś o nich? To chyba jacyś bandyci terroryzujący okolice. Miejscowi strasznie się ich boją. Wczoraj przynieśli chłopaka, którego te potwory wychłostały lamią. Lamią? Myńskim batogiem, batem z małymi kolcami i zadziorami. Po uderzeniu odrywa kawał skóry i mięsa. Lamie są zakazane w większości cywilizowanych krajów. Chłopak wredził coś o wykupnym, pewnie chodziło o jakiś haracz. Chciał iść do Wielebnego. Niestety zmarł w nocy od gorączki. Dziękuję, Shani. Być może zabawię tutaj dłużej niż planowałem. Mogę wiedzieć, czemu tak ci zależy na tej salamandrze? Czemu by jej nie powiedzieć? Zabili kogoś, kogo zdążyłem polubić. I okradli mnie. W takim razie nie chciałabym być w ich skórze. Dobra. Co robisz? Co się dzieje? Jestem w drodze do Wyzimy. Będę walczyć z zarazą Katrion w szpitalu Lebiody. Kiedy wyruszasz w dalszą drogę? Jak skończę pomagać ofiarom sfory, nie mogę ich tak zostawić. To zajmie trochę czasu, ale bez pomocy połowa z nich umrze. Co się teraz stanie z Alvinem? Nie wiem, na razie będę się nim opiekować. Może ktoś z wioski zechce go przygarnąć. To rezolutny dzieciak, na pewno. Po czym to poznajesz, Geralcie? Chciałbyś mnie o coś zapytać? Po tym, jak wypowiedział starożytną przepowiednię, czy po tym, jak, nie wiem, żre piach, turlając się po ziemi? Bywaj. No dobra, okej. I jesteśmy. Rozdział pierwszy. O, Alvin się ogarnął. Dobra, czas się tutaj rozejrzeć. Szczątki. A, szlak, a tam tyle lutu leży. Dobra, czas przy ogniskach również możemy odpoczywać. Tu nawet nie musimy z nikim rozmawiać. Dobra, rozwiniemy sobie Gercia. O, aż 6 talentów, co to się dzieje? Dobra. Parowanie brzmi ok. Ard. Ogólnie... O! Ogłuszenie, ponieważ jeśli uda się ogłuszyć
przeciwnika, to można go zabić jednym ciosem. Większy kąt powoduje powalenie. No słodko, słodko, ale może nie. Styl silny. Krwawienie 15%. Obrażenie, obrażenie. Fuck yeah. Obrażenia działa tylko kiedy mam mniej żywotności. You know. Krwawienie. Gdzie są kurwa moje... A tu są jeszcze trzy, mam, dobra. Zgubiłem się. I tak srebrnego miecza póki co nie mamy, więc nie ma się co w tym kierunku rozwijać. Na to jeszcze przyjdzie pora. Obrażenia. Niech będzie to. Grupowego rozwijać chyba nie będę. Zręczność. Co to mi da zręczność? A, to mi dało. To jest chyba fabularne, dobra. W sensie jest podpisane, że jest fabularne. Atak. Wytrzymałość. Energia. Regeneracja energii. Czas trwania upojenia alkoholowego. Mutacja. Energia. Tu widzę, że chyba nic ciekawego się nie dzieje. Dobra, pójdziemy trochę w inteligencję. Dobra, bum. Marnuję czas. A no, marnujesz. Jesteś NPC-tem w Wiedźminie. Wstawaj, Gerciu. Ciągle czekamy na posiłki z zakonu Płonącej Róży. O, zakon Płonącej Róży. Zapomniałem o ich istnieniu. O, czekajcie, coś tutaj widzę. To łeb. Super. I kieł. Bosko. Strażnik. Miał całe dwie monety przy sobie. Dobra, ognisko, najemnik, 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 beczka. Lepiej zachować czujność. Podróżny. Czy podróżny coś mi powie? Podobno niedawno przejeżdżał tędy sam wielki mistrz zakonu Płonącej Róży. O Jezu, jak jesteś gruby. Witaj. Co za parszywe miejsce. Utknąłem tu z zapasem towaru, a żona i dzieciaki czekają w mieście. Dramat. Dlaczego nie możesz wejść do miasta? Bramy Wyzimy są zamknięte z powodu zarazy. Nic tak nie rujnuje handlu jak lokalna epidemia. Pozostaje cierpliwie czekać. Większość chorych wymarła, ale jest jeszcze bestia. Są bandyci. Zaprawdę do kompletu nieszczęść brakuje tylko poborców podatkowych. Chcę cię o coś zapytać. Serio? Słucham? Chcę? A, no tak, chcę. Co wiesz o bestii? Co wiesz o bestii? Z miejscowymi trudno się dogadać, ale podsłuchałem, że to jakiś upiór. Pojawia się znienacka i w okrutny sposób morduje tych, którzy mają nieczyste sumienie. Ciekawe. Wśród królewskich urzędników bestia miałaby używanie. Podobno służą jej inne upiory w postaci niestrudzonych ogarów. A więcej nie wiem. Będę musiał popytać miejscowych. Słucham. Dobra. Na Podgrodzie można spotkać bandytów? Wypytajmy wszystkich. Tak. Nazywają siebie milicją. To zabawne. Zwą ułapówkami. Słyszałem też, że pojawiła się tu jakaś sekta z Wyzimy, ale nic o niej nie wiem. Posługują się symbolem salamandry? Nie wiem, nie spotkałem ich. Pogadaj z Wielebnym. Jeśli to rzeczywiście sekta, kapłan będzie ją znał. Niezłe rozumowanie. Chcesz dowiedzieć się o sekcie? Zapytaj tutejszego księdza. Powiedz mi o zarazie. Co tu dużo gadać? Podobno to jakaś odmiana dżumy. A na wszelki wypadek nie zbliżam się do nikogo, kto choć trochę wydaje się chory. Ty się nie boisz? Jestem odporny na choroby zakaźne. Mój dziad też tak mawiał. Na koniec twierdził nawet, że wrzody dymieniczne to tylko czyraki. Niech mu ziemia lekką będzie. Słucham. Dobra, co masz na handelku? Dobra, i teraz tak. Nas interesują generalnie książki. Oczywiście jesteśmy kurwa biedni jak gówno. Bo jakby inaczej. 4. Dobra, ja tego chyba wszystkiego nie potrzebuję. Sayonara. Tak, chcę sprzedać ten przedmiot. Właśnie do tego na nim klikam, gro. Te jagódki, proszę, wartość w orenach, jeden za sztukę. Złoto dla każdego. Bum. Chlebuś. I kozie mleko, bardzo zdrowe, świeże od, nie wiem, od salamandry. No niestety dalej na nic nas nie stać. O mój Boże, podróżny, beczka, dobra, opróżnimy. Pozbieram jeszcze tego, potem może to opchnę jeszcze raz. Tablica ogłoszeń, no tak. I jedna beczka, z 6 do przeszukania. Tablica ogłoszeń. Ciekawe, czy znajdę tu jakąś pracę.
Generalnie Geralt zawsze ma bardzo ciekawe poczucie, nie wiem, poczucie tempa, jeśli chodzi o, nie wiem, wszelkiego rodzaju misje ratunkowe. Zawsze, za każdym razem, o, muszę iść szybko, komuś pomóc, kogoś ratować, kogoś odszukać. O, dobra, to jeszcze zerknę na tablicę wiedźmińską. A nuż znajdzie jakaś fajna robota. To. List gończy. Ogłaszamy przynajmniej wobec, że człowiek zwany magistrem dopuścił się licznych zbrodni przeciwko koronie, a więc morderstw, rozbojów, czynnego oporu wobec straży miejskiej, urzędników oraz innych występków przynoszącemu mu szkodę poddanym królestwa. Osoba udzielająca mu schronienia będzie uznana za winną współudziału w przestępstwach. O mój Boże, ile tego tekstu jest, aż się zgubiłem. Obowiązkiem każdego poddanego korony jest zapewnienie organom ścigania, które starają się ująć bandytę wszelkiej możliwej pomocy. Za wydanie magistra Dżegold Martwego wyznaczamy mniejszą nagrodę 1000 orenów. W imieniu jego wysokości króla Fortesta, Vincent Mace, kapitan straży miejskiej. Okej, okay, dobra. Czyli go szukają, fajnie. A to już przeczytałem. Tą też już przeczytałem. Gdzie są te kartki? Tu. Czy mam jakieś opcje? O, właśnie tak. Nie? A, czyli tak, nie ma innej opcji. Zostań na gule. Potrzebujemy krwi co najmniej 3 guli. Zapłacę złotem. Alchemik Kalkstein. Kościół Wiecznego Ognia poszukuje osoby, która zajmie się utopcami nawiedzającymi brzeg rzeki. Warunek wypłaty będzie dowód zabicia 3 bestii, czyli ich mózgi. Pytać wielebnego. Bargesty. Odważny mężczyzna na potrzebny od zaraz. Kto przyniesie 10 czaszek bargestrów, ten dostanie 100 sztuk złota. Abigail Zielarka. O, no tak. Mamy nieco info na temat eliksirów. Tak, to jest, o ile się nie mylę. Bestariusz recepty. O właśnie. To jest mutagen, o ile się nie mylę. Czekajcie, czy ja mogę zrobić ten eliksir od razu? Zaraz się przekonamy. Klik. Czego mi brakuje? Brakuje mi Quibirt i Rebis. Tak jest, dobra. Wstawaj, Gerciu. Nie wyłączaj gry. Odmedytuj się. Medytacja 0, rozpocznij medytację, w sensie wstań. Dobra, whatever. Lecimy do karczmy. O Jezu, to loading, a ja nie zapisałem. Boję się loadingów. Uff, i wracamy. A, karczmy oczywiście. Tak, karczma randomowo można pozostałe przedmioty. Kalkstein. No dobra, co tam Kalkstein? 3 uncje Optima Mater. Kropla roztworu rtęciowego? Czemu Kalkstein wygląda jak małpa z twarzy? Przepraszam, zamyśliłem się. Witaj. Witaj. Jestem Kalkstein, alchemik. Geralt. Widać. Wiedźmin. Wiedźmin? Ile byś sobie zażyczył za możliwość zbadania twojego organizmu? A ile masz? Nie stać cię. Przysłużyłbyś się nauce? Rozumiem. Choć wziąłem cię za osobę, która szanuje rzetelną wiedzę. Szanuję naukę i naukowców. Także alchemików. W zamian oczekuję tego samego. Cóż, rozumiem. Może chociaż zgodzisz się na sekcję zwłok? Za chwilę mój szacunek dla alchemików może się drastycznie zmniejszyć. No dobrze, już dobrze. Przepraszam. Znaczy, nie powiedział, że to muszą być nasze zwłoki, prawda? Ponoć potrzebujesz krwi gula. Masz ją? Jak będę miał odpowiednią ilość, przyjdę. A tak chciałem po prostu zapytać. Jest mi potrzebna do badań. Śpiesz się. Generalnie... Co cię tu sprowadza? Mogę mieć... Znaczy mogę. I tak będę miał. Ale czas na głupią rozkminę dotyczącą Kalksteina. Znaczy może niekoniecznie Kalksteina, ale jego głosu konkretnie. To będzie totalnie z dupy, jeśli się do tego nie odniesiecie. Nie mam z tym problemu. Ale... Kojarzycie, wszyscy, którzy oglądali Dragon Ball Z, kojarzycie Freezę na pewno, czy tam Frezera w naszej wersji. Kojarzycie jego głos z wersji angielskiej albo japońskiej. Czemu mam wrażenie, że gość, który podkłada głos Kalksteinowi, mógł być dobrym głosem dla Freezy? W sensie jakby
jak zaczyna mówić szybciej, to zaczyna brzmieć nawet względnie, minimalnie podobnie. I to jest coś, co ja miałem chyba przy drugim przechodzeniu już Wiedźmina i zostało mi to do dziś. Nie wyglądasz na tutejszego. Mieszkam w Wyzimie. Właśnie wracam z wielkiego zlotu alchemików, piromantów i geomantów. I nekromantów. Wiedźminie, Oxenfurt to wspaniałe miasto, kolebka nauki. Nie wątpię. Oxenfurt to jest 3 ulice na krzyż, to co pamiętam. Może 4. Przeżycie. Przedstawiłem moją dysertację na temat... konkretnego? Takich zlotów nie organizuje się, żeby rozmawiać o konkretach. W takim razie nie widzę sensu. Nauka jest jak wielka rzeka, pełna pomniejszych nurtów, wirów i zdradliwych rozlewisk. Samotny flisak nie zdoła poznać wszystkich tajemnic rzeki, dopłynąć do źródeł i powrócić. Musi zawinąć do portu, gdzie porozmawia z innymi flisakami, wymieni informacje. O czym my rozmawiamy? Spije się w trupa i zostawi ostatnie pieniądze w bordelu. Już rozumiem, o co chodzi z tymi zlotami naukowymi. Nauka jest jak rzeka. Nieskończona, niepowstrzymana. Przepraszam, zamyśliłem się. Nie szkodzi. Mówiłeś, że wracasz do Wyzimy. Tak. Gdyby nie kwarantanna, nie traciłbym czasu na siedzenie w karczmie. Prowadzę badania. Bardzo ważne, przełomowe odkrycia wiszą w powietrzu, a ja marnuję czas pijąc alkohol. Nieudolnie wydestylowany alkohol. Wysłałem wiadomość do mojego przyjaciela z koła alchemicznego. Prosiłem, żeby mi załatwił glejt. Cóż, życzę powodzenia. Dziękuję. Muszą mnie wpuścić, muszą. Okej, jeśli tak uważasz. Wszystkim proponujesz badania i sekcje? Nie, ale ty jesteś przecież mutantem, wytworem nauki, czymś nienaturalnym. Faktycznie, to wszystko wyjaśnia. Nie obrażaj się, jestem po prostu ciekaw. W sensie jakby to nie tak, że ludzie wcześniej w książkach czy coś takiego potrzebowali powodów naukowych, żeby rozkroić Geralta. Just saying. Nie potrzebujesz pomocy. Wiemy, że potrzebuję. Po prostu przeczytaj ogłoszenie. Chciałem zapytać o alchemię. Wreszcie ktoś na poziomie. Już myślałem, że mieszkańcy tej zapomnianej przez bogów wioski myślą jedynie o swoich przyziemnych problemach. Po pierwsze, nie jestem tutejszy. Po drugie, gdyby wieśniacy myśleli o alchemii, nie byłoby alchemików. Wszyscy umarliby z głodu. Ha, typowa krótkowzroczność. Alchemia jest matką wszystkich nauk, Wiedźminie. Wiesz dlaczego? Ponieważ pozwala zrozumieć świat. Wszystko, co nas... W sensie bez alchemii Geralt nie byłby Wiedźminem. Zginąłby 300 razy w walkach i tak dalej. Cały czas zachodzą procesy alchemiczne. To dzięki tym procesom jesz, oddychasz i wydalasz. Powiem więcej, dzięki nim myślisz i czujesz. Alchemia to życie. Alchemia is love, alchemia is life. Wieśniacy spalą nas na stosie za herezję. Geralt, zabawne, że o tym mówisz. Ale niech będzie. Czego chcesz się dowiedzieć? Ach, co się odwlecze. Skąd bierzesz bazy do eliksirów? Aby uzyskać właściwy destylat, potrzebna jest aparatura. Osobiście używam atanatora sprzężonego z alembikiem, który jest dodatkowo wyposażony w kolumnę rektyfikacyjną oraz miedzianą chłodnicę. Wyobraź sobie, że nie mam pod ręką atanatora sprzężonego. Praca w terenie. Rozumiem. Jestem pewien, że Olaf ma jakąś przyzwoitą wódkę lub spirytus, które nadadzą się na bazę alchemiczną. Skąd brać skład? To oczywiście zdaje część tutoriala, tak jakby. Pozyskiwać komponenty. Będziesz potrzebował książek. Znajdziesz w nich ryciny i opisy składników zarówno zwierzęcych, jak i roślinnych. Alternatywą są kupcy, ale to zdziercy. Jeśli chodzi o tkanki i organella potworów, ja wynajmuję Wiedźmina lub myśliwego. Poważnie, wynajmujesz Wiedźmina, mimo faktu, iż jakby w tej grze poza prologiem spotykamy jednego innego Wiedźmina poza nami. I ty wynajmujesz Wiedźmina, tak? Interesujące. Interesują mnie receptury. Gotowe recepty są rzadkie i raczej trudno je kupić. Zachęcam do eksperymentów. Warto modyfikować istniejące przepisy. Wielu ludzi nie zdaje sobie sprawy, jak wielkie jest znaczenie metody empirycznej w nauce. Dobra. Zmieńmy temat. Ależ dopiero zaczęliśmy. Ja już skończyłem. Bywa. Myślałem, że sprzedasz mi składniki czy coś, ale whatever. Dobra, co my tu mamy? Na grube to będzie lepiej. A więc mamy pana... Karczmarza. Karczmarz Olaf. Dobrze, Geralt. Świetnie. Dobrze, że obiegasz ten barek. Czego tu chcę? Kurwa, to karczma. Podaj piwo.
Nie chcemy tu takich jak ty. Prosiłem o piwo. Skończyło się. No dobra, zaraz sprawdzę. Może jeszcze co zostało. Dziękuję, dobry człowieku. Pijcie szybko, zaraz zamykamy. Nigdy nie zamykacie. To jeszcze raz mnie obrazicie i będziemy się gniewać. Nie chcecie tego chyba. Nie? Dobrze. Załatwię swoje sprawy i więcej mnie nie zobaczycie. A czego tu chcę? Jestem Wiedźminem. Co tu? Na wieczny ogień. Znajdzie się dla mnie zajęcie? U mnie nie. Może Wielebny będzie miał jakie zlecenie. Przed twoją karczmą zginęła kobieta. Zresztą nieważne, pogadam z Wielebnym. A czego tu chcę? Akcent, nie jestem pewien jaki, tego gościa jest tak sztuczny i wymuszony, że... O rany. Czemu tu tak ponuro? A co to, znam was czy jak? Zupcy. Kuźwa, jesteś oberżystą. A za 5 orenów? Za 5 orenów to i króla Foltesta znam. Najgorsza ze wszystkiego to zaraza jest. Ludzisków siła pomarło. Długo umierali i w mękach. Przez 3 miesiące jęki i wrzaski słychać było. Gdyby nie Wielebny, to byśmy wszyscy powariowali. Nie dziwujta się tedy, że na obcych krzywo patrzę. Wy nie wiecie, jak to jest. No, jak totalnie. Jak wszystko wokoło na zarazę umiera. Jaka rozpacz człowieka ogarnia. Wielebny nas ocalił. Dzień cały ni strawy, ni wody nie tknąwszy, do wiecznego ognia się modlił i otrzymał odpowiedź. Pokutę na nas nałożył, byśmy grzechy zmyć mogli i wiarę umocnili. Najsampierw dom swój z grzechu i plugastwa oczyścić. Tośmy się wzięli i już następnego dnia wszelkie plugastwo ziemię gryzło. Co uznajecie za plugastwo? Później Wielebny zebrał wszystkich i tak do nas przemówił. Dobrzeście uczynili, domostwo swe z grzechu oczyszczając. Wiem, że niełatwo wam było, wiem, że to krew, ale wieczny ogień zarazę nam zesłał jako karę za grzechy. Wyście czyści, wy żyć będziecie. I my uwierzyli. Potem na dwór wyszli. Mróz był niemiłosierny, a myśmy na kolanach dookoła wsi pielgrzymkę pokutną odprawiali przy 5 kapliczkach modły czyniąc. Chciałbym to zobaczyć. Wierzcie mi, następnego dnia we wsi cicho było, jakby wszyscy spali. I zachorowań już mniej, tylko parę rodzin pomarło. Dzięki za pouczającą historię. A jeszcze nie skończyłem, Geralt. Czemu mi się escape'ujesz z dialogów do cholery? Nie siadaj, grubasie, tylko rozmawiaj ze mną. A czego tu... Jezu Chryste, mój Boże. Szukam kogoś, kto zatrzymał się w karczmie. Rozejrzyj się po stolikach i bocznych komnatach. Tutaj nie ma bocznych komnat. Goście przebywają. Wieczorem udają się do pokojów na spoczynek. Nie ma tu pokoju. Wtedy ponownie rano, żeby z nimi porozmawiać. W takim razie pójdę się rozejrzeć. A czego tu chcę? O wolny pokój nie pytamy, nie potrzebujemy. W sensie jakby wolny pokój to dokładnie to samo, co kimanie, co medytacja przy ognisku. Tak więc... tak więc nie ma co się tutaj tym bawić. O, hazardzista, no tak, zapomniałem, to jest... Głupia minigierka w tej grze. Nie wyglądacie szczęśliwego w miłości, panie. Tuszę, że macie wielki fart w kościach. Kości? A, wiem co nieco o ich rachowaniu. Panie, nie myślcie, że chcę was okpić czy ze skóry złupić. Uczciwą partię proponuję. Nikt już nie chce z wami grać, że mnie na kompana wybieracie? Od razu widać, że ryzyko dla was to rzecz codzienna. Zagrać z taką figurą to honor. I myślicie, że coś ode mnie wygracie? Pusty jestem jak miech kowalski. Z tymi chreczkosiejami tutaj tylko o kapustę grać można. Bywał tu czasem myśliwy, niezły gracz, alem go dawno nie widział. Nie dziwota, pewnikiem zdążyliście go do cna obłupić. Sam się o to prosił. Lubił grę o duże stawki, a kości od samego początku nie lubiły jego. Da się wyżyć z tego hazardu? To zależy z kim gracie, panie, ale o porządne stawki gra się w Wyzimie. Gdzie tam warto zagrać? Jeśli macie pełen mieszek, idźcie do nowego na rakortu. A jeśli macie jaja, miś kudłacz będzie w sam raz. Miś kudłacz. Zajebista nazwa karczmy. Co to za jeden ten myśliwy, z którym grywaliście? Ha! Na brak miłości pewno nie narzekał. Takiego pechowca dawno mnie widział. Tyle forsy przepuścił. To uważajcie, jak tylko mu miłowanie minie, przyjdzie i się odegra. Nie sądzę, panie. Utracjuszem czuć go było na mile. Skoro się nie pokazuje, pewnikiem długi go wygnały. Okej, okay, cool story, bro. Czas na mnie. Teraz tak,
O, Vanessa, ona ma chyba Vesna, Jezu, nie Vanessa, tylko Vesna. Ona ma chyba dla nas questa, jeśli nie mylę, stary wieśniak, pijak, skrzypek, oni chyba nie mają nic do zaoferowania. Kiedyś czyściłem kanały w wyzimie, a były czasy. Pięściarz. Może nie wiem, ponapierdałem się pięściami, co wy na to, w sensie najpierw opierdzielimy beczki z piwa. W sensie wiecie, po co mam płacić za piwo w karczmie, skoro piwo leży wszędzie. Twoja matka puściła się. Proszę, proszę, Wiedźmin. Proszę, proszę, klon karczmarza. Jakiś turniej. A tak, okładamy się pięściami po mordach. Brzmi ciekawie. Jak chcesz, żeby gruby Anselm przefasonował ci facjatę, to wykładaj kasę na stół. Nie mam. Ile? 25. O kurwa, panie, toż to fortuna. Wchodzę w to. Wchodzę. O, wow, czyli mam tyle. Nie mam pojęcia, o co chodzi w tej minigierce. Ale chyba jestem w niej dobry, I guess. A. Komu by tu przypieprzyć? No kuźwa, już masz mnie do przypieprzenia. Szanuj przeciwnika. Dobra, udało się. Wygrałem jakoś. Nawet kuźwa nie wiem, co się dzieje w tej grze. Żadnego wyzwania. Powiedział, patrząc, jak nie wiem, Geralt łupie po mordzie tego grubasa. Ohoho, kocie ruchy. Czy może wilcze raczej. No dobra, wygrałeś. Się wie. Gdzie moja nagroda? Masz do wyboru dwie flaszki najprzedniejszego samogonu z zakąską, pierścień lub kasę. Wyskakuj z kasy, bruda się. Biorę kasę. 100 orenów jest twoje. O, super, wypłaciłem 25, dobry przelicznik. Dobra, walka na pięści. Alvin, chcesz się bić? To ty mnie uratowałeś, prawda? Mój tak. Boże, dziecko, co ty masz z twarzą? Strażnikom. Co się teraz ze mną stanie? Zginiesz. Może poczekaj, aż zgłoszą się po ciebie bliscy. Nie, moja rodzina nie żyje. Mam tu zostać na dłużej. Przykro mi, mały. Nic nie szkodzi. I tak ich prawie nie znałem. To wszystko? Już będę Wiedźminem. Chciałbyś, kuźwa. O, nowy poziom, nice. Chciałbyś mnie o coś zapytać? Czemu ubierasz się jak Piotruś Pan? Bywaj. Dobra, i to chyba wszystko, dobra. A, no tak, jeśli mamy mało zdrowia i podejdziemy do Szani, to nas automat nas leczy. To jest spoko. Mam jest Vesną. Witaj, przystojniaku. Widzę, musisz być naprawdę zdesperowana, że nazywasz Geralta w tej grze przystojnym. Ty tego dzieciaka z zabramy wyciągnąłeś? Tak się złożyło. Złożyło, dobre sobie. Żeby tak tutejszym chłopom od czasu do czasu się złożyło coś dobrego zrobić. Nieważne. Coś podać? Okej, okay, nie wiem. No. O, możemy opnąć szajs. O, jeśli nie mylę, piwo, wino i tak dalej, to się chyba nigdy totalnie w tej grze nie przydaje. Więc możemy to bez problemu opchnąć. Ja wiem, że to są tylko, nie wiem, oren za sztukę albo dwa, ale jednak wiecie, ekwipunek jest ograniczony. Geralt nie ma nieskończonych kieszeni. Tak więc lepiej się tego pozbywać. A wiecie, od, no nie wiem, grosz do grosza będzie kokosza i w ogóle. W sensie, nie wiem, będzie 200 orenów, które pozwolą mi kupić książkę i być szczęśliwym Wiedźminem. Mój Boże, i muszę wszystko kurwa potwierdzać, ale bieda. Ogólnie, żeby nie było, mega szanuję CD Projekt Red, mega szacun i w ogóle. Czysty respekt, ale kurwa menusów nie umieli zrobić, kurwa, w żadnym Wiedźminie, dobrze twierdzę. I to... O nie, Jezu, znowu wszedłem w loading, nie zapisując gry, proszę, oby gra się normalnie wczytała. Menusy to od pierwszego do trzeciego Wiedźmina, to jest kurwa tragedia. Dobra, okej. Żurnale poproszę. Nie, to są postacie, zadania. Ludzie i potwory. To jest główne, jeśli... W sensie, aby główne są oznaczone gwiazdką. A nie, to są aktywne. A, główne jest po prostu z pieczęciem jakby. Okej, okay, dobra. Poszukiwany. To jest nieistotne. To jest też nieistotne. To jest bardzo nieistotne. Wiedźmińskie tajemnice to jest główne. Zlecenia Bargestry, gule, utopce. No dobra, no to chyba idziemy. Informacje wielebny. Popadł w trans. Do wielebnego. Czyli tak czy strach do wielebnego. Czy ja mogę to jakoś oznaczyć? O mój Boże, chyba nie mogę.
pokażę, jak to jest zadanie, w każdym miejscu na mapie. Aha, dobra, no cóż. No nic, no to ruszamy w trasę. Ja może sobie sejwika machnę. Puste miejsce, a może nie, dobra, ściągniemy coś stąd. 13:41. Ślicznie. Dobra, myślę, że pociągniemy jeszcze, nie wiem, z 5 minutek może. A, czyli pokazuje mi jednak quest na mapie, to spoko. Czekaj, czy tamte czaszki już zniknęły? Lepiej zachować czujność. Mrocznie. A, ja tego nie obejdę oczywiście. God damn it, Geralt. O, to nasza koleżanka Vesna. Ktoś ją molestuje. Chodźmy się przyłączyć. Wygląda na to, że panna Vesna ma problem. Spróbowałbyś niedelikatnie. Patrzcie, jaka harda. Dobra. Yo. Zobaczymy, jacyście mocniej. Co mogę dla was zrobić? Nie mogę się doczekać. To ty? Wiedźminie! Pomocy! Nie wtrącaj się, białowłosy! Żadnych potworów tutaj nie ma. Nie masz jaj, żeby walczyć z Wiedźminem, co łysy? Zamknij pysk, dziewko! Zaraz się przekonasz, jakie jajca ma prawdziwy mężczyzna! Wasze kłótnie mi obchodzą, dobra. Za chwilę możesz nie mieć jajec. Zabij! Jezu, Geralt, miecz, mieczor, chłopie! Pa, pa! Ty! Łysy! Gdzie tam byłeś? A, sayonara. Nie żyje. Pięknie. Pomożesz mi jeszcze trochę? Strasznie się boję tych psów i bandytów, a muszę wrócić do domu. Dobra, lecimy. Oczywiście. A mogę najpierw obszukać te zwłoki? Ponieważ jakby wiesz, to jest moje hobby. O, alkohol przyda się. Hajsik, nice. Hajsik. Weśniu, czekaj na mnie. Dobra, czekajcie, zaznaczymy sobie questa. Pokaż mi to zadanie. Dziękuję. Chodźmy więc. Przygoda. A i teraz generalnie tak. Misje eskortowe w Wiedźminie. Ogólnie rzecz ujmując, z tego co pamiętam, nasi eskortowani bardzo często mają odporność. Cześć. Co się dzieje z tym psem? O Jezu Chryste, on umarł! A, Geralt, miecz! Czemu masz takiego laga z tym mieczem? Tak, nasi ochraniani bardzo często mają odporność, nie wiem, nawilżonego kawałka papieru toaletowego, czy to wszystko. Tak więc jakby... Trzeba uważać, kapliczka, zamknięte drzwi, wściekły pies. Czy ty też umrzesz? Tak właśnie. Tym razem byłem przygotowany. Nieźle jak generalnie, nie wiem, na gościa walczącego z duchami psów stalowym mieczem, na które są odporne. No nieźle, nie? Kapliczka. Czy mogę coś z tym zrobić? A, dobra, to będzie potem do questa. Pamiętam. Tu mamy... Dobra, wiecie co? Żeby nie tracić czasu, odprowadzimy tą panienkę wpierw. Czy ty idziesz, pan, co? Idziesz. Małpy? Co? What the fuck? Czemu, kuźwa, na wsi pod miastem, kuźwa, bardzo, nie wiem, polskiej wsi są małpy? O co tu chodzi? Masz. Geralt, miecz! Mieczysław, ciśnij! Czy ona nie żyje? Czy ona... co? Psy! To te demoniczne psy! Nie bój się, już ich nie ma. Okej, okay, to było... coś. Czekajcie... tu, właśnie. Nice. Wioska. Wesno, tak czyste ciekawości, daleko może mieszkasz? Bo jakby... W sensie nie biegasz zbyt szybko, ja też nie biegam zbyt szybko. Walk sporo po drodze. Wolałbym w sumie wiedzieć, na czym stoję, nie? Wiesz o co? Zginiesz, prawda?
Lubię to, że jeśli zaatakujemy kogoś zbyt szybko, wiecie, nim fabuła pozwoli, to po prostu jest nietykalny, to jakby sparował. Ogólnie, jeśli nie mamy tych czaszuni, musimy zebrać trochę dla miejscowej zielarki. Czy to tutaj? Drzwi. Drzwi. Zamknięte drzwi. O Jezu Chryste, aż trzech! Coś jeszcze? Uwzięły się na nas, jakby coś nimi kierowało. Lepiej chodźmy, jesteśmy... Co zrobię? Czekaj, czy ty masz ten sam głos co Shani, czy mi się wydaje? Ostatni odcinek drogi, co? No, jestem ciekaw. O, tak. O, super. Lecimy. Może ja zapiszę, bo Wesley zostało mniej niż połowa życia. A ja definitywnie nie chcę zaczynać tego od nowa. Ogólnie przynajmniej to jest jedna z tych misji eskortowych, gdzie to nasz bohater prowadzi eskortowanego, a nie na odwrót. Nienawidzę, kiedy wiecie, mam iść za kimś i go eskortować. Z drogi, patałachy. I dobiliśmy do celu. Zapraszam, panienkę. To ja podejdę do ciebie w takim razie. Jesteśmy na miejscu. Dziękuję. Nie wiem, jak ci się odwdzięczyć. Kasy. Spotkamy się jeszcze? Nie wiem. Mieszkam z babcią. W sensie nie o to mi chodziło, ale dobra, nieważne. Czemu nasze spotkanie miałoby ją gorszyć? Zgorszy ją cokolwiek. Chyba, że będziemy się umawiać jedynie na wspólne modlitwy. Ale poczekaj. Znam jedno takie miejsce. Stary młyn. Jest tam cicho, spokojnie. Jakbyś czytał w moich myślach. Ale podobno tam straszy. Nie chciałabym, żeby przeszkodził nam duch młynarza. To nawet lepiej, że tam straszy. Może dołączy. Nikt nie będzie się kręcił. A o duchy się nie martw. Żaden nie odważy się przeszkodzić Wiedźminowi. No to do zobaczenia. Ogólnie to jest coś, do czego miało jakby bardzo dużo osób, bardzo dużo, to dużo powiedziane. Sporo osób miało z tego problem, że Geralt miał chcąc nie chcąc powodzenie z kobietami w książkach, ale nigdy nie był, nie miał takiej zbytnio gładkiej gadki, zawsze był taki trochę niezręczny. Przeważnie to kobiety jego zaciągały do łóżka, a nie na odwrót, a tutaj nasz Wiedźmin sadzi takie teksty, że po prostu to jest... Coś jeszcze? Dziękuję. Dobra, zbierzemy sobie to i to. I myślę, że tutaj sobie zakończymy. Przygoda była sroga. Zrobiliśmy netquesta wyjątkowo. Dzięki za uwagę. Mam nadzieję, że się podobało. I do usłyszenia w kolejnym odcinku Wiedźmina. Narka, narka.